jak ja się coś zawezmę, to nie ma bata, musi być zrobione i nie ma dyskusji, że się nie da, coś się źle robi, nie ma. Przeciwności losu nie ma, deszcz pada, ubez kurtkę, nie pada, zdejmij kurtkę i jechać. Łukasz Wiliński wyznacza sobie cele i je realizuje. Teraz spełnia swoje marzenie. Łukasz choruje na dziecięce porażenie mózgowe, ale nie boi się wyzwań. Wczoraj, 1 lipca, wraz z grupą znajomych wyruszył w wyprawę dookoła Polski na swoim trzykołowym rowerze. Trajka pomaga Łukaszowi częściowo likwidować bariery w poruszaniu się. Jak to taką trajką się podróżuje? Bardzo wygodnie, nawet za wygodnie i to udowodniłem, bo w tamtym roku jechałem non-stop przez 24 godziny. Akcja Trajką dookoła Polski to duże logistyczne przedsięwzięcie i kosztowne. Łukasz, by być niezależnym w czasie wyprawy i nie tracić czasu na szukanie noclegu, postanowił wynająć kampera, który będzie mu towarzyszył podczas całej akcji. Jest tak, jak jest. To musieliśmy to przełożyć plan i co 20 metrów będzie kamper dojeżdżał, będziemy się przepukiwali i dalej w drogę. Nie? Szczegółowy plan trasy można znaleźć m.in. na profilu wyprawy. Jedziemy na wschód, bo najmniej sądziłem, że na pierwszy etap, ten etap po górach, żeby mieć siłę i dlatego na wschód i będą te etapy krótsze, czyli po 8 metrów, a potem już polecimy stówka już dookoła. No i 31 lipca się widzimy tutaj o godzinie, nie wiem, której, nie mam pojęcia. Ja widzę, że jest energia, jest radość i widzę, że pan się już nie może doczekać tego wyjazdu. Jest energia. Mówię, nie wiem, co się dzieje, naprawdę, no, nie przypuszczałem, że z tego wyjdzie takie show. Łukaszowi kibicuje m.in. i jego mama. Jak mama zareagowała na pomysł syna, żeby zorganizować właśnie taki wyjazd? Byłam przerażona, bo to jest jednak cała Polska, prawie 3000 kilometrów, natomiast znając jego upór i takie zaangażowanie i już jazdy w różne miejsca, bo i na Górę Żar, i na Równicę, i na Gubołówkę, i gdzieś tam jeszcze, no to po prostu wspieram go jak mogę, a z nim jedzie 6 osób w sumie, z tego jedna jest mniej sprawna, bo jest niedowidząca i niedosłysząca, a reszta to są rowerzyści, którzy będą mu towarzyszyć i na każdym etapie będzie mu towarzyszyła lokalna ludność. Tu się zaczyna, przyjechali jego znajomi, dziewczyna z Tychów też na trajce, taki pan z Katowic na wózku, który wygrywa różne biegi Korfantego i inne, także też jest taki no, silny chłopak. I osoba jedna będzie prowadziła kampera do miejsca noclegu. I taka jest procedura. Startują i potem dojeżdżają do miejsca noclegu całą grupą, tam czeka na nich kamper, śpią w kamperze, częściowo w namiotach i na drugi dzień jadą na następny etap. Etapy są mniej więcej od 70 do 100 km dziennie. Na trasie Łukaszowi będą towarzyszyć znajomi w poszczególnych etapach. Ja już długo się przygotowałam do tego, więc... Aha, od lutego się przygotowujecie? Tak, już wiedzieliśmy, że będziemy brali udział w tej imprezie. Przynajmniej na pierwszym etapie. Jakoś się pan specjalnie przygotowywał? Nie. Normalnie tam się jeździło i mam nadzieję, że będzie dobrze. Łukasz na swoją podróż życia uruchomił zbiórkę na zrzutce, która będzie aktywna do ostatniego dnia wyprawy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Łukasz wróci do Cieszyna 31 lipca. Trzymamy kciuki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.